lights out, lying in your arms, and these feelings start to change. One look into your eyes, and I'm floating. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś nagrywamy z Kasią. Cześć. Z Kasią znamy się ze studiów i Kasia zgodziła się dzisiaj zostać moją modelką i będziemy nagrywać makijaż na padającej powiece. I zanim nagramy ten makijaż, to chciałabym zaznaczyć, że ja się absolutnie nie czuję żadnym mistrzem makijażu w dziedzinie opadającej powieki. To, co Wam pokażę, wszystkie rady, które Wam dam, to jest efekt jakiegoś mojego wypracowanego doświadczenia, moich spostrzeżeń. Także uważam po prostu, że są pewne żelazne zasady, które sprawiają, że ten makijaż na opadającej powiece wygląda po prostu bardzo dobrze. I powiedz mi, Kasiu, jakie są tak naprawdę Twoje największe problemy w makijażu oka? Chodzi o to, że cokolwiek bym nie zrobiła, czy to nałożę cień na całą powiekę, czy ładnie wszystko wyblenduję, to się zawsze chowa i nie przynosi to żadnego efektu przez właśnie opadanie powieki. Plus ze względu na tłustość powieki, wszystko mi się tutaj roluje, czy na jakieś wyjście, czy nawet codziennie i brzydko to wygląda. Powiedz, jakiej bazy używasz pod ten makijaż, pod cieniowanie? Zazwyczaj jest to korektor, plus dobrze wszystko pudruje. Aha, i nadal ci się to po prostu roluje. Tak, tak. Czyli słuchajcie, oprócz tego, że będziemy robić makijaż na opadającej powiece, to skupię się również na przetłuszczających się powiekach Kasi i pokażę Wam kilka trików na to, jak zniwelować to przetłuszczanie. Oczywiście bazy, których użyję, nie mogę gwarantować, że u Was również się sprawdzą, więc to, do czego Was zachęcam w makijażu opadającej powieki, jak również makijażu przetłuszczającej się powieki, to przede wszystkim eksperymentujcie, próbujcie różnych produktów, różnych sposobów cieniowania. Także przechodzimy do makijażu. Jeszcze Ci powiem, że mam dla Ciebie plan i zrobimy sobie chyba makijaż troszeczkę w kolorze, żeby nie było tak nudno złoto-brązowo. No super, nie mogę się doczekać. No to zaczynamy. Dzisiaj zaczniemy od makijażu oka i zaczniemy od brwi. Brwi są również ważnym elementem przy makijażu opadającej powieki, ponieważ bardzo często, kiedy włoski są długie, to opadają nam i wychodzą poza łuk, przez co oko wydaje się jeszcze bardziej zmęczone. Więc my dzisiaj postaramy się ładnie brew podkreślić oraz delikatnie ją wyżelować, żeby te włoski były w tym miejscu, w którym chcemy, żeby były. Ja odrobinkę korektora nałożyłam na brew Kasi i teraz nałożę pomadę do brwi z Milani. Jest to odcień Natural Taupe. Moim zdaniem jest to idealny odcień dla blondynek oraz takich średnich brązowych włosów. Brwi wypełniłyśmy delikatnie pomadą i teraz użyję paletki do brwi z Golden Roast. Jest to odcień Ash. I ona wygląda w ten sposób i użyjemy sobie tego jaśniejszego odcienia. Ewentualnie w miejscach, gdzie widzę, że jest taka potrzeba, używam też tego ciemniejszego. I teraz, kiedy brew mamy już pomalowaną, to biorę odrobinkę korektora i będę czyścić wszystkie niedociągnięcia, które mi tutaj powstały. Teraz wyżeluję sobie brwi, żelem do brwi z Golden Rose. Nakładam go naprawdę niewielką ilość, bo on jednak ma kolor takiej palonej kawy, a nie chcemy zbytnio przyciemniać tych włosków. I teraz co ja Wam radzę robić przy tłustych powiekach, przetłuszczających się powiekach i w ogóle przy każdej właściwie powiece, to przed makijażem bezpośrednio przetrzeć ją wacikiem nasączonym płynem micelarnym. Ja akurat używam płynu micelarnego z Dermiki, o, Hydroclean, i proszę zamknij oczy teraz. I przecieram sobie delikatnie powiekę, żeby zebrać nadmiar sebum, który się wytworzyło na powiece. I teraz na powieki nałożę bazę pod cienie z Too Faced Shadow Insurance. I teraz nałożę na powiekę odrobinę korektora, żeby wyrównać wszystkie przebarwienia na powiece. Używam Catrice Liquid Camouflage.
w odcieniu 0,10. Użyję cienia z palety The Balm Appetit. Jest to najjaśniejszy beżowy odcień. I teraz, żeby wyznaczyć poprawnie załamanie powieki przy opadającej powiece, otwórz oko. Zawsze patrzymy prosto przed siebie, więc spójrz się prosto w obiektyw. I teraz dokładnie widzimy, gdzie ta powieka nam opada. I co jest najważniejsze, to to, aby znaleźć miejsce, gdzie znajduje się ta kość, która wyznacza nam oczodół i ona u Ciebie zamknioczko i ona u Ciebie jest tutaj. I to jest miejsce, które będziemy zaznaczać i to będzie nasze załamanie powieki, od którego zaczniemy, do którego możemy nałożyć cień na ruchomej powiece i od którego zaczniemy ten cień rozcierać. Spójrz przed siebie. I teraz w celach naukowych zaznaczę sobie to załamanie u Kasi takim malutkim pędzelkiem. Wy, jeżeli będziecie mieć już wprawę, to nie będziecie musiały tego robić takim małym pędzelkiem. Ale biorę cień z palety Too Faced Sweet Peach. Jest to ten pomarańczowy cień, który pewnie dobrze znacie. Ten najbardziej pomarańczowy. I zaznaczam sobie dokładnie to miejsce. Zamknij oczy. Oczywiście odrobinkę mi się odbiło na ruchomą powiekę, ale chodzi mi dokładnie o to miejsce, gdzie jest ta kość. I to jest moment, do którego mogę nakładać cienie, a od tego momentu mogę już te cienie blendować. Powiem Wam jeszcze, zanim zaczniemy cieniować powieki, co to jest w ogóle opadająca powieka. Opadająca powieka jest to ten fałd skóry ponad załamaniem powieki, który bardzo często jest taką wiotką po prostu skórą, na pewno bardziej wiotką niż na reszcie powieki, ale to też nie jest zasada, bo czasami to jest po prostu taka bardzo jędrna poduszeczka, która opada. No ale ten fałd skóry opada nam na ruchomą powiekę. Czasami zdarza się, że opada tak bardzo, że przykrywa nawet linię rzęs. U Kasi nie jest to aż tak bardzo nasilone. U Kasi opada zewnętrzny kącik. Kącik może opadać właśnie w opadającej powiece, ale również może opadać na przykład centralna część powieki, czyli robić się coś takiego. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, to znalezienie tej kości, która zaczyna oczodu i to jest tak jakby wyznacznik tego, jak mamy cieniować. I żeby to cieniowanie doprowadzało nam do tego, że to oko będzie w takim migdałowym kształcie. I teraz, kiedy zaznaczyłam sobie to miejsce, to biorę sobie jaśniejszy cień z tej samej palety z Too Faced. To będzie ten cień, jaśniutki. I będę delikatnie zaznaczać to właśnie załamanie już na zamkniętym oku. Mogę sobie teraz delikatnie podnieść powiekę i sobie to delikatnie rozcierać. Pamiętajcie tylko jednak o tym, żeby bezpośrednio pod łukiem brwiowym nie doprowadzać tego ciemniejszego cienia, żeby bezpośrednio pod łukiem brwiowym był widoczny jednak ten jasny, beżowy, matowy cień. I teraz dołożę sobie odrobinkę tego pomarańczowego cienia. Chcę po prostu zaznaczyć nim całe załamanie, żeby ten makijaż był raczej w ciepłej tonacji. I tak jak widzicie, od razu, mimo że mocno tego nie podkreśliłyśmy, od razu miejsce, które zostało przyciemnione, sprawia, że to oko kończy się wyżej. Że widz widzi to miejsce, które przyciemniłyśmy i odbiera je jako nadal nasze oko i oko przez to wydaje się jeszcze większe. Pracuję teraz na pędzelku 231 z oliwy i kiedy już mam niewiele cienia na pędzelku, staram się również rozblendować dokładnie zewnętrzne granice. Już delikatnie zaznaczyłyśmy załamanie pomarańczem i teraz przejdziemy do brązu. I użyję brązu z tej samej palety, jest to Charmed I'm Sure, zamknij oczy. I będę go nakładać dokładnie tutaj w zewnętrznym kąciku ruchomej powieki. Malutkim pędzelkiem jest to pędzel 237 z oliwy. Koncentruję go właśnie tutaj w zewnętrznym kąciku i resztką tego, co mam na pędzlu, rozcieram granicę. I kiedy zaznaczyłam sobie zewnętrzny kącik, spójrz Kasiu w obiektyw, to wezmę teraz brąz Summer Gem z tej samej palety i zamknij oko i będę to docierać i zacierać granicę i też ocieplać ten brąz, bo ten pierwszy brąz był dosyć chłodny, a chcemy ten makijaż, żeby pozostał jednak w ciepłej tonacji. Spokojnie nakładam ten cień tak wysoko,
na tyle, na ile pozwala mi ta tutaj linia załamania, którą sobie wyznaczyłyśmy wcześniej. I teraz, kiedy mamy już takie wstępne, ciepłe cieniowanie powieki i ta powieka jest ładnie zbudowana, to teraz Kasia zamknie oko i nałoży na powiekę, na tę przestrzeń, która została niepomalowana, nałożę NYX Jumbo Pencil w odcieniu Milk. Nałożę go płaskim, syntetycznym pędzelkiem. To jest chyba akurat pędzelek właśnie z NYXa. Ta biała kredka będzie stanowić dla nas bazę pod ten miętowy, piękny cień z NYXa, to jest Prismatic Shadow. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale będziecie mieć w opisie info, który to jest dokładnie cień. I nakładam go płaskim pędzelkiem, dokładnie tym samym z NYXa. I teraz z palety Too Faced Sweet Peach używam tego zielonego cienia Bless Her Heart i nakładam tutaj na łączeniu tego brązu i mięty, żeby mi się ładnie te cienie przechodziły. Pracuję sobie z tym delikatnie. Jeżeli widzicie, że pigmentacja cienia nie jest zbyt dobra, to spróbujcie nałożyć go palcem. Teraz użyję eyelinera z Maybelline i wymieszam go z odrobinką Duraline z Inglota. I zrobimy ją naprawdę wzdłuż linii rzęs, bardzo cienką, ewentualnie delikatnie rozetrzemy ją po prostu czarnym cieniem. Zrobiłam już kreskę eyelinerem, teraz użyję czarnego cienia z Make Up Geek w odcieniu Corrupt i delikatnie tę kreskę rozetrę. Ważne, żeby ją rozcierać, póki jeszcze nie zastygnie, to wtedy jest bardziej plastyczna. Wszystko, co mi się teraz tutaj osypało, wyczyszczę wacikiem nasączonym płynem micelarnym. I pamiętajcie, że nawet jeżeli opadają Wam kąciki razem z powiekami, to pilnujcie tego, żeby Wasze cieniowanie kończyło się mniej więcej równo z dolną linią wodną oka. Tak właśnie sobie je dotrzemy. Wtedy oko wygląda na bardziej wypoczęte. Teraz będziemy tuszować rzęsy. Kasia przyniosła swój tusz i to jest tusz z L'Oreal Volume Million Lashes. Lubisz go, Kasiu? Tak, jest całkiem ok. Delikatnie tuszuję rzęsy, ponieważ będę przyklejać później sztuczne, więc nie chcę, żeby mi się mocno posklejały. I moim zdaniem więcej nawet niż połowa sukcesu tkwi w dobrze przyklejonych sztucznych rzęsach, ponieważ rzęsy potrafią pięknie podnieść nam ten opadający kącik i opadającą powiekę. I ja dzisiaj użyję rzęs z Ardell. To są tradycyjne Demi Wispies, jednak to jest ta wersja Studio Effects, czyli one są delikatnie zagęszczone dodatkowymi kępkami i odrobinę dłuższe. Efekt jest po prostu bardziej wieczorowy. Górną powiekę mamy już gotową, dolną zostawimy sobie na koniec, kiedy już będziemy mieć cały makijaż twarzy. Teraz na twarz nałożę bazę z Golden Rose Makeup Primer Luminous Finish, czyli bardzo rozświetlająca. I teraz na twarz nałożę podkład. Nałożymy dzisiaj podkład z Catrice HD Liquid Coverage. Kasia ma go w odcieniu 03. W ogóle powiedz, Kasiu, co myślisz o tym podkładzie? Dla mnie on jest w ogóle fenomenalny. Tak, on daje efekt takiego Photoshopa na skórze, a jednocześnie jest bardzo lekki. Czy bałabyś się go nałożyć na całą noc na imprezę, czy właśnie nie bałabyś się? Bo to jest jedyny moim zdaniem podkład drogeryjny, którego używałam, którego faktycznie nie bałabym się nałożyć na całą noc i iść na imprezę. Ja nawet go testowałam w takich warunkach, świetnie się trzymał. Dla Ciebie ten 03 jest ok?
Tak. Ewentualnie, gdyby było coś nie tak, to sobie zmieszamy z jedynką. O. Tak, jest okej. Okay. To jest naprawdę bardzo dobry podkład w dobrej cenie, bo on kosztuje bez promocji chyba ze 30 zł, ale bardzo często jest na promocji. Naprawdę bardzo dobrze kryje, ładnie wypełnia pory. Pory są mniej widoczne, szczególnie jeżeli później to dobrze przypudrujemy. Też trzeba uważać, tak jak zresztą sama powiedziałaś poza kamerą, bo kiedy się troszeczkę przesadzi, to co? To troszeczkę robi maskę, prawda? A wklepujesz go jak? Palcem, gąbką, pędzlem? Pędzlem. Pod oczy nałożę korektor z Catrice w odcieniu 0,10 i 0,20. To jest ten właśnie HD Liquid Camouflage. Tak, to jest camouflage. Do góry spójrz. Teraz dołożę też jeszcze odrobinkę korektora z Makeup Forever Full Cover w odcieniu 03, ponieważ widzę, że jeszcze odrobinkę zasinienia pod oczami mi przebijają do góry. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić z tym korektorem, bo on jest bardzo mocno napigmentowany, a też bardzo łatwo z nim o efekt ciastka. Teraz utrwalę makijaż pudrem Dermacolor z Kryolan zmieszanym z pudrem z Models On. Szczególnie pod oczami nałożę go gąbeczką. Spójrz do góry, Kasiu. Najpierw upewniam się, że wszystkie zmarszczki są tutaj wygładzone i że korektor po prostu w te zmarszczki nie wszedł. I biorę na gąbeczkę odrobinkę tego pudru i robię baking. Do góry spójrz. Cały czas do góry. Maksymalnie do góry. Super. Teraz wykonturujemy twarz pudrem z The Balm Bahama Mama. Teraz czas na róż i nałożę Milani Luminoso. I teraz czas na rozświetlacz, użyję Soft and Gentle z MAC. Makijaż twarzy mamy już skończony, więc teraz wrócimy sobie do makijażu dolnej powieki i znów Was zbliżę, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak to robię. I teraz zrobimy makijaż dolnej powieki. Kasiu, spójrz do góry. Użyję tego pomarańczowego cienia, którego używałam na samym początku przy cieniowaniu powieki na górze. I cienie nakładam teraz płaskim pędzelkiem 237 z Zoewy. Teraz biorę puchaty pędzel i delikatnie to rozcieram. To jest akurat 228 z Zoewy. Możecie wziąć również troszeczkę bardziej płaski pędzel. Teraz użyję ciemniejszego brązu, którego używam również w cieniowaniu górnej powieki. To jest Summer Gems tej palety z Too Faced. I wzmacniam delikatnie efekt. I delikatnie zacieram granice pomarańczowym cieniem, żeby to się pięknie nam przenikało. I teraz nakładam ciemny brązowy cień z tej samej palety, Charmed I'm Sure. I upewniam się, że ładnie to dolne cieniowanie łączy mi się z górnym. Właśnie dobrze jest to zrobić
Jeżeli malujecie kogoś, to fajnie jest to zrobić, jeżeli ta osoba patrzy w dół, a jeżeli malujecie się same, to najlepiej weźcie sobie lusterko w dół i po prostu to kontrolujcie i pozacierajcie te granice. Jeżeli osypią Wam się cienie, to nie przejmujcie się tym, ta strefa pod okiem była porządnie przypudrowana, więc nie będziemy miały problemu, żeby się tego pozbyć. I teraz w kącik oka nałożę cień z NYXa, to jest znowu Prismatic Shadow, ale tym razem biały opalizujący z drobinkami niebieskimi i fioletowymi chyba. I nałożę go na zwilżony pędzelek, który zwilżyłam mgiełką z Inglota. Jeszcze poza kamerą nałożę na linię wodną kredkę z Inglota w odcieniu 05. Zrobię to poza kamerą, żeby nie było tak drastycznie. I teraz ostatni element makijażu, czyli usta. I na usta nałożę pomadkę NYX Lingerie w odcieniu Bedtime Flirt. Makijaż Kasi jest już gotowy. Teraz Kasia po raz pierwszy zobaczy efekt końcowy w lusterku, bo póki co widziała siebie tylko w podglądzie. Także Kasiu, bardzo proszę, lusterko. No, dawaj, dawaj. O kurde. Ej, zupełnie inaczej. Co Ci się podoba? To oko się tak strasznie otworzyło. Strasznie jest! Też zauważ rzęsy. Rzęsy bardzo dużo zmieniają w makijażu na opadającej powiece. Też muszę zaznaczyć, że opadająca powieka Kasi nie jest jakąś masakrycznie opadającą powieką. Ale pamiętajcie, że technika rysowania załamania, zaznaczania załamania i cieniowania jest dokładnie taka sama przy powiekach jeszcze bardziej opadających. Po prostu trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie jest to załamanie i je porządnie wycieniować. Te rzęsy wyciągają mi oko w takie kocie. Fajnie to wygląda. I przede wszystkim jak spoglądasz przed siebie, to nie jest tak, że cały makijaż Ci się chowa, tylko też jeden makijaż widać. Całe łączenie jest widoczne. No świetnie, jeszcze ten rozświetlony kącik oka. I też fajnie ten kolor przybije, prawda? Jak ruszasz głową, kolory to... są w ogóle super, takie już wiosenne. Także dzisiaj pasują do koloru moich oczu. Podoba Ci się? No super! No to super. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że nie przynudzałam zbytnio. I dajcie znać, jak podobał mi się makijaż Kasi. Kciuki w górę dla Kasi, brawa dla Kasi, że zechciała, dzisiaj ze mną tutaj wystąpić i że odważyła się i że nie wstydzi się pokazać na YouTubie. Także do zobaczenia. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć, pa pa! Pa.